Cierpę, chcę wam pokazać, jak wygląda Boże ciało w Vancouver, tutaj w Kanadzie, jak wygląda na emigracji. To jest właśnie nasz kościółek, czysto polski kościółek w Vancouver. Kto nie chce tego oglądać, może tego nie oglądać, to jest z innej wiary. Który nie wierzy, oczywiście proszę tego nie oglądać. Tylko dla zainteresowanych. Takie domy mamy w Kanadzie bardzo ładne. Niektórzy twierdzą, że mamy brzydkie domy. A to jest samochód stary, dlatego go przypadkowo nagrałem. To teren koło kościoła, gdzie jest piękna, bezchmurna pogoda. Już mamy tę pogodę od kilkunastu tygodni. Jak powiem, od naprzód cały maj był bezchmurny, słoneczny i gorący. Czerwiec zaczyna tak samo. Już jest, kończy się czerwiec, nadal jest gorąco. A w tym tygodniu ma być plus 35 stopni. Plus 35 stopni. Będziemy naprawdę mieli gorąco. No, mam tę klimatyzację, to jakoś przeżyję w samochodzie. O, przepraszam. Tutaj już procesja wychodzi z kościoła. Właściwie idziemy z procesją do pierwszego ołtarza. Tu pierwszy ołtarz jest zrobiony na tym terenie, tutaj na parkingu kościelnym. Tutaj będą się odbywały dni polskie, dni parafialne. Mam nagrania, zobaczycie, jak one wyglądają. Mam dużo nagrań z tego. Także wychodzimy z kościoła. Procesja, nic ciekawego, tak samo jak w Polsce. Nie widzicie, tutaj nie ma żadnej różnicy między Kanadą a Polską, tak jak widać. Wszystko to samo. Boże ciało jak Boże ciało, tylko jest ta różnica, że my Boże ciało mamy w niedzielę, nie mamy w czwartek. To nie jest tutaj w Kanadzie, nie ma święta. Nawet we Włoszech, jak byłem w Watykanie, tam nie było Bożego ciała. Boże ciało było tylko w niedzielę. Tylko w Polsce jest czwartek. Do tej pory jest i jeszcze i nadal jest. Tutaj idziemy już ulicą, poza kościołem, terenem kościelnym. Bardzo mało ulicą kawałki widzimy, ale idziemy ulicą, tak jak tutaj widać. O, tutaj na terenie kościelnym, to jest czwarty ołtarz. Nie będę dużo dyskutował, dlatego że chcę, byście wysłuchali, jak to wygląda oryginalnego głosu. Tu jesteśmy w kościele na zakończenie. A teraz przed kościołem chciałem nagrać, bo tak ładne drzewa, palmy rosły. Dlatego chciałem wam pokazać, jaka u nas jest pogoda. Pogoda jest bardzo ciepła, dlatego że nie ma zimy, nie ma śniegu. Wszystkie te drzewa rosną cały okrągły rok. Dlatego tu palmy u nas się utrzymują, dlatego że nie ma mrozu i nie ma śniegu. A w tym roku naprawdę mamy wspaniałą pogodę. Nie mieliśmy deszczu już od wielu tygodni, nie było deszczu, także naprawdę przydałby się ten deszcz. Już do naprawdę jest bardzo sucho w tym roku, nie, dlatego że nie mamy burz, nie mamy deszczu. U nas w ogóle nie mamy burz, tak jak chcecie zaznaczyć. Dlatego i nie ma deszczu. To tyle chciałem powiedzieć. I dziękuję i do usłyszenia.